Grządki podwyższane już mamy zrobione, natomiast w szklarni ostatni dzwonek, żeby zrobić małe usprawnienia, a konkretnie chcę trochę wzmocnić tą konstrukcję, bo fabrycznie ta szklarnia PTF ogórek jest wykonana z takich profili PCV 3x3 cm, a na zimę nie planuję ściągać tej folii, więc żeby ten zalegający śnieg mi tego nie załamał do środka, tak sobie kombinuję, że może tutaj dołożę jakieś kantułeczki czy inne deski, żeby po prostu ten napór śniegu, czy innego deszczu, lodu nie spowodował mi załamania do środka tej konstrukcji. Więc pomysł padł na to, żeby użyć takich łat o przekroju 4 na 5 cm, a dokładnie dwie takie zastosuję, żeby objąć z obu stron ten słupek. Na razie go sobie złapię ściskiem, bo nie mam drugiej osoby do pomocy, żeby mi to nie uciekało. Może te deski nie są jakieś super proste, ale myślę, że damy radę. Więc na pewno dużo większe obciążenia to zniesie. A te deski ze sobą połączymy przy pomocy takich małych łączników, można powiedzieć. Te zrobiłem z kontrola 2,5 na 5 cm i wkręcę je wkrętami 4 na 50, takie wkręty ciesielskie. Samo wiercące, więc nie ma ryzyka, że mi tutaj popęka to drewno, jak takie zwykłe wkręty do drewna, które trzeba wcześniej wiercić. No i sobie tutaj elegancko przykręciliśmy po dwie śrubki, a potem jeszcze trzecią śrubką po środku złapię ten profil PCV, ale tuż na sam koniec, bo jeszcze coś mi się zmieni koncepcja, a nie chcę dziurawić bez potrzeby. A na samej górze przykręcę już cięższą kontrolatę po całej długości, jako taką podłużnicę. O, tak to mniej więcej wygląda. Żeby podpierała jeszcze dodatkowo takie krokwie. Każde drewienko, oczywiście tutaj trochę ostatnio przeszlifuję, bo to drewno ma tutaj sporo drzask, a ja też chcę je potem jeszcze zabezpieczyć jakimś olejem, bo tak jak widzicie ma kolor zielony. Ten wskaźnik, czyli był jakimś impregnatem do więźby. O, proszę, jakie równe deseczki tutaj można kupić. Banany. A niestety trzeba brać zawsze trochę tego drewna z zapasem, bo nigdy nie wiadomo co przyjedzie. A powracając do drewna, drewno jest impregnowane, więc trochę niewskazane byłoby to, żeby w trakcie podlewania, żeby nam wypłukiwał ta woda, ten jakieś chemię z tego. Tu jeszcze u góry sobie podciąłem, żeby to się jakieś pod kątem przylegały do siebie te elementy. No bo tak, to jakby taki narożnik był ostry, to duże szanse, że mógłby złamać albo pękłby nam ten kątownik. A będziemy go przykręcali na dole przy pomocy takich wkrętów samogwintujących do betonu. One mają średnicę 7,5 mm, czyli wiercimy 6-milimetrowym wiertłem, a potem sobie wkręcamy. Dużo lepsze takich kołków rozporowych. Jeszcze tam dałem podkładkę pod spód, bo przy dokręcaniu, a nigdy mi się nie udaje prostopadle wywiercić, no to tam trochę zdarłem tego cynku i na pewno by to szklarnie zaczęło szybko rdzewieć, a tak podkładka zawsze trochę kompensuje ten ruch obrotowy, że tak tego cynku nie zdzieramy. O, i elegancko przykręcone. A samo też nie będę dokręcał, żeby tam nie przekręcić. No i lecimy z drugim słupkiem. Trochę wiertło ma to bicie na boki, ale to nie przeszkadza za bardzo. Jak widzimy, zobaczcie, przy krawędzi bloczka można wiercić. Jakbyśmy tu wbijali zwykły kołek rozporowy, duże szanse byłyby na to, że nam rozsadzi ten kawałek betonu i się ukruszy. Natomiast te takie śruby samogwintujące do betonu, z tego co już kombinowałem z nimi na różne sposoby, to nigdy mi tutaj nie ukruszyły tego betonu, więc, a też jest dużo prostszy ten montaż, aniżeli wciskanie tych kołków. I dokręcamy do końca. No troszkę to potrwa. A wkrętarką tam za bardzo nie mam jak podejść, a też powiem, że troszkę się boję tą wkrętarką wkręcać w takich delikatnych rzeczach. No i zrobione. Jak zauważyliście, może raz te łączniki są wzdłuż, raz w poprzek, no bo staram się, żeby w każdej osi były przykręcone. Chyba nigdy nie wiadomo, w którą stronę ta szklarnia będzie się telepać na wietrze. Tutaj nam uciekają końcóweczki.
I tutaj tu mamy gotowe. I tak mniej więcej wygląda cały zamysł tego wzmocnienia tej szklarni. Więc myślę, że powinna zimę wytrzymać. Ja się na niej tutaj jestem w stanie podciągnąć. Się nic nie łamie. Więc troszkę się telepie, no ale taka konstrukcja. Ważne, że już nie fruwa na lewo i prawo. Potem ten olej, przepraszam, potem te słupki, które są zielone od tego impregnatu, jeszcze zabezpieczę olejem, żeby w trakcie podlewania woda nie wypłukiwała tego czynnika i tam nie wsiąkała warzywa, a tak olej stanowi barierę dla wody, więc już nic tam nie będzie wypłukiwać. A to zobaczcie, nawet nam już aronia zakwitła w szklarni. A jak już mamy szklarnię gotową, to przyszła pora na piramidę faraona. W jednym z poprzednich odcinków przy pompie głębinowej, ruskiej, tak zwanej, robiliśmy Mausera, bardziej fundament pod Mausera, natomiast z tego co mi się wydaje, to trochę był za nisko na jednych bloczkach, więc teraz go postawimy na dwóch bloczkach, będzie wyżej, będzie większe ciśnienie, ale tak jak budowniczowie starych piramid musieli sobie radzić, tak ja muszę sobie radzić też w pojedynkę, żeby ten plastikowy pojemnik narzucić teraz na paletę, bo całości nie dałbym radę. Więc sobie podstawiam raz jednej, raz drugiej kostkę i w ten sposób udało mi się z tym wjechać już na górę i dokręcamy z powrotem te śruby. No tutaj z skrętarką już jest trochę ciężko podejść, no bo ona ma tą dużą tą głowicę i ciężko prostopadle podejść, tylko rozwalamy tą śrubę. Więc jak zwykle niezastąpiona okaże się nasza grzechotka do przykręcenia do palety. I w zasadzie już kwestię Mausera mamy za sobą, tak to tutaj wygląda. A teraz najważniejsza część programu, linia kroplująca. Najtańszy zestaw, który można kupić z Allegro, 4 dychy w smarcie. I w zestawie mamy 20 metrów takiej listwy, szpilki do wbijania i jeszcze torebkę z akcesoriami. Cóż, mamy przykręcony kranik na dwa wyjścia, bo jeden będzie do szklarni, a drugi na wąż, żeby tam złożmy naleźć do konewki. Tutaj mamy torebkę z akcesoriami. I będziemy teraz tutaj łączyli kropki, a w sumie nie kropki, a kreski. Więc o, tutaj mamy kranik, też był w zestawie, taki do zamykania, otwierania. To jest ten nasz wąż kroplujący. No, trochę nie powala na kolana, bo tak jak widzicie, cały czas trzyma kształt tej szpuli. A przy odginaniu tak trochę się załamuje. Ale może jak poleży dłużej wyprostowany na cieple w słońcu, to trochę złapie prosty kształt. Średnio co 30 cm mamy takie zgrubienia i w tych zgrubieniach są po 4 otworki, przez które nam tutaj będzie kapała ta woda. O ile dobrze wyczytałem na stronie sprzedającego z Allegro, to taki wąż oferuje nam 2 litry wody na godzinę na metr. No tu powiem wam, że mam trochę obawy, że to może być za mało. Bo teoretycznie 2 litry przez godzinę, no to więcej nam tutaj tego odparuje, aniżeli trafi do ziemi, ale może zobaczymy. I już mam wstępnie rozłożone i je przebijamy szpilkami. To mam trochę zagłoskę, czy te szpilki zapinać w tym miejscu, gdzie jest po prostu miękki wąż, czy może lepiej byłoby to jednak zapinać tam, gdzie są te zgrubienia. Bo teoretycznie mniejsze szanse na uszkodzenie, o tak jak tutaj. Ale z drugiej strony trochę się wąż przesunie, kropki się zasłonią i woda nie będzie kapała. Więc ja zrobię gdziekolwiek. Nie na zgrubieniu, ale może robię źle. Cięcie węża. Tutaj używam zwyczajnego sekatora. No bo to jest miękki plastik. Potem, że i nożyczkami można sobie przeciąć. Jak miałem sekator pod ręką. Rachu, ciachu i postrachu. O proszę, no to cięcie nie wyszło super równe, ale w zestawie są złączówki. O, zaraz pokażemy tutaj, jak te złączówki wyglądają. Są trójkątne, są narożniki, są oczywiście też zatyczki. O, tak one wyglądają i do montażu nie potrzebujemy tutaj żadnych dodatkowych narzędzi. Po prostu to wciskamy. Im głębiej, tym lepiej. Trochę pokręcimy i się popieści i zmieści. Tak tutaj nam wygląda ten zestaw. Mi w sumie wyszły po dwa ringi na stronę, bo jeden moim zdaniem to byłoby stanowczo za mało. Tak po co 15 cm. Tu jeszcze
Z ciekawości, wierzba, którą hoduje tylko wiatrze, tak wyglądają te posadzone na wiosnę. Są jeszcze nie posadzone, ale tak sobie tutaj je hoduję z ciekawości, zobaczyć, ile mi urośnie. Następuje wielki moment i wpuszczenie ryb. Mamy godzinę 15, o ile dobrze pamiętam. I tutaj już woda nam powolutku zaczyna kapać przez te kropeczki. O, tak jak widzimy, woda sobie tutaj ładnie kapie. Może pójdziemy na koniec, bo jeśli na końcu będzie kapała, to znaczy ten cały układ jest drożny i faktycznie działa. Tutaj, jak widzimy, na końcu ładnie sobie tutaj wszystko kapie. Natomiast na tej drugiej listwie, no niestety, mamy suszę, więc muszę popatrzeć, co ja tutaj źle zrobiłem. Ale z tego, co już widzę, to po prostu wcześniej mam załamany ten wąż. O, proszę, już ten wąż odgiąłem. I już sobie ładnie tutaj wszystko kapie, więc trzeba przypilnować, żeby tego węża nie załamywać. No i tak, mamy zestaw gotowy, jest mauser, jest linia. Minęły 2 godziny i zobaczmy po 2 godzinach, jak tutaj wygląda ta sytuacja z nawadnieniem. No i cóż, powiem wam, że szału nie ma. Widać dokładnie miejsca, gdzie są te otwory co te 30 cm, bo zostawiają takie mokre placki na ziemi. Ale w pozostałych miejscach tej wody nie ma, więc troszkę moje obawy się potwierdziły, że 2 litry na godzinę, no to jest troszkę za mało. Poza tym, że też sporo tej wody paruje, nim siąknie. Może przy wodzie bieżącej z instalacji, gdzie byłoby większe ciśnienie, więcej by tego kapało. A może trzeba zrobić więcej otworków, jeszcze się zastanowię, zobaczymy w kolejnych odcinkach, jak sobie z tym poradzę, albo i nie. Natomiast pytaliście a propos testu pompy, takiej ruskiej, które pompuje wodę do mauzerów, czy da się też tym od razu podlewać ogródki. No i proszę, do pompy w studni mamy dobre z 20 metrów, a tutaj ciśnienie jest na tyle wystarczające, że spokojnie z tym możemy podlewać. Ja tu jeszcze mam taki gruby strumień, już dopiero co posiane, ale działa. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.